Z zewnątrz wygląda naprawdę rewelacyjnie. Tutaj jakieś części rowerowe i laptop. Laptop rozwalony. Laptop tutaj rozwalił, zobaczcie, wszędzie marmur. Na wprost jest dom, w którym chyba nawet widziałem jakiegoś gościa, który zerka na mnie. Spróbujemy go dojrzeć tutaj. Zasłonił firankę. Ale coś tam robi przy firance. Nie widać tego może. To na razie nie będę świecił. Lepiej nie. Co tutaj mamy? Jaki zamknięty pokój. O kurde, piwnica ale zalana całkowicie. Zobaczcie, ktoś postawił stół, ale nawet i ten stół zalało. Jest tutaj naprawdę sporo wody. Kurde, szkoda, że nie możemy wejść tam dalej. Wiecie, że mnie korci. Ale nie fajnie byłoby się tutaj wykąpać. Krzesło plastikowe pod wodą. Co tutaj jest? A tu nie ma przejścia dalej. Dobra, tu mamy główne wejście. Czy tu możemy gdzieś jeszcze iść? O kurde, co tu jest? Salon? Chyba tak. Co to ma być? Co się działo? Po co te obciążniki? Wow! Ale to wygląda. Nie chcę świecić latarką. Aż wprost sąsiedzi. Tutaj ładna szafa. Wejdziemy do góry. Powiem wam, że wnętrze naprawdę ładne. Jesteśmy w łazience. O kurde. Naprawdę wysoki poziom. Ale łazienka. Zobaczcie ten prysznic. A również niesamowite. Tutaj chyba... Tak, półki na kosmetyki. Lampki świąteczne? Być może. Tutaj nie ma okien, więc mogę swobodnie świecić. To okno akurat prowadzi w stronę tych magazynów. Ubrania. Chyba damskie. Tutaj mamy jakąś spódniczkę.
bluzeczkę. I solarium. No super. Ozdoby świąteczne. Widzę chyba stalinkę. O tak. A tutaj? O kurde, zobaczcie to. Figurki. Może poukładamy. Złoto. Ale fajne. Ciekawe z jakich lat. Dobra. Nie będę wszystkiego wykładał. Jeszcze tylko dzieciątko. Tutaj jest więcej dekoracji. Idziemy zobaczyć, co jeszcze kryje ta willa. Tajemnicza willa. Tu mamy piękną łazienkę. Teraz przejdziemy powoli tutaj. Zobaczcie, jak ładnie. Kurde. Sypialnia. O, na wysokim poziomie. No, też również gustowna. Odkleiły się marmury. Wszystko przekopane. Balkonik. Nie wiem, czy wychodzić. Zamknięty balkon. Zobaczcie, jaki widok. Taka zatoczka mała. Pewnie mieli tutaj swój jacht. I kolejny pokój. Nie wiem, co tutaj było. Mamy trochę krzeseł. Całkiem fajny fotelik. I trochę papierów. Ktoś grał w Monopol. Poddasze. Tutaj już nic ciekawego nie znajdziemy. Tak mi się wydaje. Być może właścicielka. Pokażę wam, jak wygląda ta willa z zewnątrz. Naprawdę jest piękna. Boję się tylko, że sąsiedzi mnie zobaczą. Idziemy na dół. Tu już zgasimy lampkę, żeby nas sąsiedzi nie widzieli. Mam nadzieję, że akurat nie zerkają w naszą stronę. Powoli będziemy już wychodzić, a ja wam pokażę jeszcze, jak wygląda z zewnątrz. Ważne, czy mnie zauważą, czy nie.
Zobaczcie, jak wygląda ta willa. Jest naprawdę niesamowita. Thank you.